Prezydent Łukasz Borowiak proponuje, by wojewódzkiemu szpitalowi zespolonemu w Lesznie przekazać dotację w wysokości 400 tysięcy złotych z przeznaczeniem na modernizację i doposażenie oddziału onkologii. Temat przedyskutowano na Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej. Tomasz Malepszy mówił, że przyzwoitość nakazuje, by dotacja wynosiła 500 tysięcy. I chwilę potem złożył wniosek formalny w tej sprawie. Tak więc miasto miałoby dołożyć 100 tysięcy więcej, a rolą prezydenta byłoby wskazanie źródła finansowania. Wniosek poparły 4 osoby, 3 wstrzymały się od głosowania.